niestety, że długo nie pojeździm. Pociągnie. A to ci. No to ładnie. Czyżby słaby akumulator? A to wygląda. Także trzeba będzie go podładować. No tego się nie spodziewałem. No ale czegoż to możemy wymagać? Od Zontesa. Może to tak. Może to moje uprzedzenie. Dobra. Mam nadzieję, że koło wczoraj dobrze przykręciłem i co dobrze założyłem. Jedziemy. Także witam Was miłowani moi na kolejnym vlogu, na kolejnym spotkaniu. Trochę taka mała niespodzianka chciałem powiedzieć. Z zapalaniem sprzętu. No jakoś tak nie kwapił się do zapalenia. A wczoraj jeszcze go zapaliłem i już tak leciutko też musiałem dłużej pochechłać. A dzisiaj to już całkiem po prostu nie chciało mu się zapalić. I na co to ja mam zwalić? Na słaby akumulator? No na to chyba. Dobra, jest jeszcze zimny motocykl, także tam sobie pochodził. Może minutkę na górze, może mniej. Dobra, na razie nie jedziemy szybko. Także dziś jest niedziela, 17 listopada. No. Prawda taka, że już jest zimno, wręcz bardzo zimno, jeszcze tak nisko temperatury na tym zegarku nie miałem. O, 3 stopnie chyba 3, 4, może 5, a może i mniej. Także czuję, że jest bardzo zimno, no jakby nie było, no, mieszkamy prawie na 500 metrów nad poziomem morza. No to zimno. Wczoraj był lepszy dzień do jazdy, ale wczoraj montowaliśmy zębatkę. A właśnie, a dlaczego ja dzisiaj jadę? No bo dzisiaj próbuję tą zębatkę. I widzę, że rzeczywiście te obroty są mniejsze. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Dokładnie nie pamiętam, jak to było na tamtym przełożeniu, jak on się zachowywał. Ale widzę, że można byłoby spokojnie tutaj chyba 42 założyć. Zamiast tych 44 zębów, które mamy. O, nawet tutaj widzicie, lekko dodaję gazu. Jadę 43 km na godzinę. I on sobie spokojnie daje pod tą górę radę. Na tym szóstym biegu. Ale zobaczymy. Tam miałem 6000, chyba 6070 na godzinę. A teraz zobaczymy, ile będę miał teraz. Ale jeszcze poczekajmy chwilkę, niech się jeszcze ten silnik zagrzeje. Nie wiem teraz, jak jest z realnymi wskazaniami prędkościomierza, bo trzeba liczyć się z tym, że zmieniając ilość zębów, najprawdopodobniej, ja nawet nie wiem, skąd tu jest prędkościomierz, czy z przedniej, czy z przedniego koła, czy gdzieś tam właśnie ze skrzyni biegów, może ulec również zmianie odbieranie tej prędkości. Że być może teraz jedziemy 60, a tak de facto może jedziemy więcej, a może i mniej, także zwolnijmy, żebym tutaj nie został zarzucony, że w terenie zabudowanym jadę za szybko. Ale jest zimno, bardzo zimno.
a nadal można podróżować szóstką. Motocykl daje sobie spokojnie radę. Minimalnie czuć, że jest, że ta szóstka jest słabsza, ale i tak na tyle jest wystarczające, że tutaj spokojnie można byłoby jechać piątym biegiem i się tym nie przejmować. Próbuję hamulce, działają. Oj. No i właśnie. No jest słabszy troszeczkę, bo widzę, że tutaj, że ta piątka ma co robić. No ja swoje ważę, także. Ziąb jest niesamowity. Dodatkowo potęguje to ten wiatr, którego tak de facto teraz nie widzimy, bo drzewa tak naprawdę się nie kiwają. Dzięki temu, że tych liści może nie ma, ale wieje. Wieje dość nieprzyjemnie. O, teraz można widać po prawej stronie, po tej buczynie. No zobaczymy teraz. 6000 obrotów. Zejdziemy. 6000 obrotów to jest 77 na godzinę. Zobaczcie, szósty bieg i mam 5000 obrotów, a ja nawet 60 km na godzinę nie jadę. No nie jest to fair w stosunku do tego silnika, moim zdaniem takim skromnym, także jest obligatoryjnie potrzebny słop. 77, tak jest. 6000 obrotów. Proszę, miłowani moi, do Wambierzyc nie mam zamiaru dojeżdżać, bo jest rzeczywiście bardzo, bardzo zimno. Tutaj sobie nawrócę i będę jechał do domu. To tak specjalnie dla was ten test robię. Mam nadzieję, że kamery mi nie odmówią posłuszeństwa. Podciągnąłem trochę linkę sprzęgła i teraz nie mogę się przyzwyczaić do... Jak bierze to sprzęgło. Zobaczcie, przejechałem taki kawał drogi dość szybko, a temperatura cieczy chłodzącej nawet nie podwyższyła się o kreskę. O, teraz dopiero, po jakim czasie? Nie no, lepiej jest. Szósty bieg tu jest naprawdę pod górę. Ja tak mam 3/4 manetki i motocykl sobie te 80 km na godzinę daje radę, ale powiem wam, że jazda z tą prędkością w takiej pogodzie to samobuja. Dam radę szóstką do góry. Trochę zetniemy. Teraz gaz na maksa. Nie, wjechaliśmy szóstką. Odpuszczam gazu. O kurwa. Ale piździ przeokrutnie, muszę to tak nazwać.
lęki trochę takie. A, no dobra, tutaj skrócimy drogę. Jeden mały luk, gdzie jest guzik od kierunkowskazów i już wiemy. Także suma summarum, można powiedzieć, że jestem zadowolony z tego słapa, bo tu jak jechałem przy tym samym odkręceniu gazu, tak jak tutaj był wał zawsze, no to tam miałem 75, teraz miałem 83, także prędkość się podwyższyła. Czy będzie przy tym samym odkręceniu gazu, nie? Jak to będzie na prędkości maksymalnej, tego nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, bo de facto jest za zimno, żeby to spróbować, przynajmniej w moim przypadku. Ja dbam o swoje zdrowie. Na chwilę obecną można powiedzieć, tak subiektywnie jestem zadowolony. Ale żebym piał zachwytu, to też nie pieje, także tyle wam powiem. Dodam, powiem, że ta zębatka chyba jest troszeczkę lepszej jakości niż ta oryginalna. Także troszeczkę mniej go słychać. To wszystkie składowe, te zęby w tamtej zębatce oryginalnej, jak moim zdaniem, no są jakoś tak troszeczkę gorzej wycięte i być może to też przez to, bo ten łańcuch hałasuje. Może dla chińskich łańcuchów jest tam troszeczkę inna norma. No teraz mam założony ten łańcuch od Dida i on na tej zębatce wydaje mi się, że lepiej działa. Zobaczcie, w tym momencie jadę i temperatura znowu spadła. Znowu spadła, także tutaj jakby ktoś mi zarzucał, że ja go nie dogrzałem motocykla, no to i tak jadę szybko, to i nic by nie dało, bo motocykl jest nadal niedogrzany ze względu na temperaturę na zewnątrz, bo były dwie kreski, teraz przejechałem wolno tu z górki i ponownie temperatura silnika znowu spadła. O, teraz dodałem gazu, troszeczkę więcej gazu dodaję i znowu mam dwie kreski, ale jak jadę z górki, to spada mi do jednej kreski. No niestety jest tak zimno. Ale tu mamy podgórkę. Szósty bieg. Manetka do końca. Da radę, da radę. Ale popuszczam do 3/4 i generalnie niewiele zmian co do... No nie, jednak prędkość spada. Ale tak de facto damy radę na tym szóstym biegu pod tą górę do domu wrócić. Także na mocy, no jest tam troszeczkę jakiś ubytek, ale aż tak, żeby na mocy ucierpiał, to uważam, że jest ok. Ja i tak tu muszę ująć gazu, bo tutaj jest dużo piachu na tym zakręcie i dziur, także jest ok. I powiem wam szczerze, to już od razu widać, lepiej chodzi skrzynka biegów. Także ogólnie, jak mówię, subiektywnie jestem zadowolony z wymiany.
Teraz tu patrzę, że jest poniżej zera. Ale nie jest poniżej zera, także ten termometr można sobie w buty wsadzić. Bo według niego mamy minus 5. Coś z nim nie cacy. No czuć, trochę go przygrzałem. Ale naprawdę, biegi chodzą lepiej. Jedyne to zmartwienie to ta sytuacja, oj, i temperatura. Trochę się wody wylało z tumnika, także dobrze, żeśmy go przepalili. Nic nie kapie, także super. Także miłowanie moje, kończę tutaj tego swojego vloga. Motorek fajnie chodzi. Mam tylko to zapalenie. Także będę ewentualnie monitorował, czy jest problem dalej z tym z zapaleniem go. W trakcie takiej temperatury. Czy to może go zalałem wczoraj? Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnych vlogach. Pa!